nieświeże. Szybko pachnie i pani sobie powoła. No właśnie. I co to? Zapłaciła pieniądze za jakieś brzydko pachnące jajko? Ono jest zepsute. Papeczka, mleko, mleko, papieczka, kiełbaski, mięcha, lipka, pszelki, jajeczka, picia, bańki, kostka, ploszki, lisiaki, i kinderki, paczuszka, paczuszka, samoczek, 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 samoczek. Setki do zębów, kąpki, lulki, luga kaczka. Zapraszam do mojego sklepu. O, otworzyli nowy sklep. Zaraz coś na pewno kupię. Ile tu fajnych jest rzeczy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani otworzyła dzisiaj ten sklep? Mhm. Ojejku, ile tu fajnych rzeczy. Bardzo mi się podoba. Bańki. Tak, bardzo dużo. Na pewno coś u pani kupię. Co bym tu kupiła? Ojejku. Może kupię sobie mapę. Co bym tu jeszcze wzięła? Ojejku, jakie fajne szczotki. Już chyba nie mam szczotek. O, wezmę. Dzień dobry. O, dzień dobry. Widzę, że tu jest nowy, otwarty sklep. Tak, tutaj jest pani sprzedawczyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Otworzyła pani sklep? Tak. A, jak świetnie. Będę miał teraz blisko. I będę mógł sobie wszystko kupić, bo widzę, że dużo rzeczy tutaj jest. A proszę pani. Co? Proszę pani. Sam nie wiem co. Aż mnie zatkało. Zatkało mnie z wrażenia, że taki świetny sklep. Miły tak jak ja chyba, prawda? No. A właśnie. Kupię sobie coś. A co tu dla Misia jest dobrego? Możesz kupić sobie babeczkę. Babeczkę? Uwielbiam babeczkę. A może pani mi pomóc i przynieść? Proszę pani? Tak. Ile taka kaczuszka też kosztuje? Ta kaczuszka kosztuje 1, 2, 3, 4. O, dziękuję. A ja sobie zjem tą babeczkę. Ale musi najpierw pan zapłacić. A pani była pierwsza w kolejce? Przepraszam. Tak. No i to przepraszam bardzo. Zostawię tylko tą babeczkę, dobrze? Proszę, proszę kupować. Mam szczoteczkę do zębów, kaczuszkę. Ale niech się pani pośpieszy. O, dobrze. Bo ja nie mam czasu. Dobrze, już. Albo niech mnie pani przepuści w kolejce. Hej! No to proszę, proszę. Bo ja tu jeszcze mam moje godziny. Godzinę pani będzie kupować? Ja nie mam tyle czasu. Proszę pani, to ja poproszę tą babeczkę. Ale pan nie ma pieniędzy. A to trzeba mieć pieniądze, jak się kupuje? No jasne, ja mam. O, to ja nie zjem sobie babeczki? Tylko ten jeden wyjątek. Proszę. Pożyczy mi pani? No jasne. Dziękuję. Proszę mi policzyć tą babeczkę, proszę pani. O tu, o tą. O, proszę pani, co pani tu robi w sklepie? Kupuję sobie długopis różnokolorowy. Co pani tak robi tutaj? No ale, no, proszę pana, co taki pan awanturny? No bo taki zawsze jestem. Oj, dobra. Proszę? O. Pani sobie weźmie tylko... Ale dobry. Nom, 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 nom. Bardzo pyszna babeczka. Jeszcze sobie weźmie. Dziękuję pani. Bardzo. Oj. Dobrze. To ja chciałabym kupić sobie. Yeah.
Jeden, dwa, trzy. To płaci. Ale jeszcze musi mi pani inne rzeczy. Tak. Szczoteczki dwie. Kaczuszkę. Długopis czterokolorowy. Mambę. Taką dwusmakową. I jajko. O nie, tylko nie mam siatki żadnej. Chce pani siatkę? Tak, chcę. O, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani jest kasjerką? Halo. Proszę pani. Proszę pani. Co? Nie, pani jest kasjerką? W tym sklepie? Halo. Tak. Ja coś kupuję. No dobrze. Ja chciałem tylko coś zapytać. Halo, proszę pani. Co? Chciałem zapytać, czy tutaj są bociany. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. O, jeszcze ile płacę? Ile płacę? A, to 12. Zapłacę moją kartą. Ojej, ojej. Dobrze, do widzenia. Mam nadzieję, że tu nie ma bocianów. Do widzenia, proszę pani. A pani nie widziała żadnego bociana? To dobrze, wie pani co, bo ostatnio miałam przygodę z bocianem, strasznie mnie działał. Musiałam uciekać. Aha, dobrze. Już się muszę iść, bo cieszę się bardzo do pracy. No dobrze, do widzenia. Do widzenia. O, no to dobrze, widzę, że tu jest bezpiecznie, w miarę. Przepraszam, a co tu się robi w tym, co to jest? To jest sklep. Sklep? Co? Zakupu. Myślałam, ogórek? Ogórek? Tak. Może być ogórek, byle nie ten bocian. Pomoże mi pani? Nie, proszę pani, ja jestem pierwszy. O, ojejku, zapomniałam czegoś kupić, co się pan bierze. Proszę pani. Ale to jest bardzo pilne. Ale ja jestem pierwszy w kolejce. No wiem, ale to jest pilne. Pilne? Zapomniałam kupić. Musu. No nie, no a co z moim ogórkiem? Oj, dobra, proszę mi szybko policzyć. Ale ta pani jest niegrzeczna. Nie, jeszcze nie. Najpierw ogórek. Ogórek z Jurek. Jurek, ogórek? No, zjem sobie ogórka. Będę miała więcej siły, to pokonam tego. A pieniędzy. A to trzeba pieniądze? Tak. O nie, nie mam. Bocian mi wszystkie zabrał. Znowu wyjątek. O, dziękuję bardzo. Byłam taka niemiła dla pani, a pani mi pożycza pieniążki. Może pani zapłacić pani kasjerce? To proszę, to jest żaby. Pieniądze. O, dziękuję bardzo. Ile płacę? Dania! Jakie oni mają fajny sklep. Chciałbym to wszystko mieć, ale nie chciałbym płacić pieniążków, tylko zabrać to im wszystko. Może kiedy pani zamknie ten sklep, ja przyjdę i zabiorę te fajne rzeczy i będę miał tylko dla siebie. Przepraszam panią, to jajko było nieświeże. Brzydko pachnie i pani sobie powącha. No właśnie! I co to? Zapłaciłam pieniądze za jakieś brzydko pachnące jajko? Ono jest zepsute! Dlaczego mi pani je dała? Niech pani je sama sobie zje! Niech pani mi oddaje szybko pieniądze! O, jak to nie? To następnym razem ja pani nie dam! Do widzenia! A te jajko zostawię! Do widzenia! Ciosia, święta! Nie ma pani właścicielki sklepu, nie ma sprzedawczyni. Zaraz tu może ktoś przyjść i okraść sklep. Chyba ja muszę tą panią zastąpić. Jak to się obsługuje? Do czego jest ten? Ojejku! O, pieniążki. Dobrze, to nie będą moje, potem oddam tej pani. Dzień dobry, pani Agato. Co? Kto to? Przecież pani tutaj nie sprzedawała.
Tak, no ale musiałam zastąpić tamtą panią Agatkę, no bo nie wiem, co się stało? Coś się stało i wyszła. A, to niedobrze, bo miałem nadzieję, że pani Agatka mi doradzi, co tu kupić. Wie pani, co chce mi się bardzo pić? Po tej babeczce, co ja bym sobie mógł wypić? Tam są różne. A przyniesie mi pani? Tak, chce pan soczek, mleczko, nie wiem, wodę. A wodę, o właśnie, wodę bym chciał. Proszę. O, dziękuję bardzo. Cudownie. Tak? To świetnie, ile płacę? 7 złotych. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gdzież ono musi tu być? Zabrali mi jego. Gdzie ono tu jest? To nie, to krowie zabrali te rzeczy. To nie moje, to nie moje. Gdzie ono jest? O! Jest moje jajko! Moje jajko! Jakie jajko? Proszę pani, to skandal! Jaki skandal? Tam jest moje jajko! To nie jest pani, przecież my nie mogliśmy pani zabrać. No a jak to? Właśnie szukałam wszędzie, gdzieś mi zginęło. Jajko, widzę, że tutaj, proszę zobaczyć, jest jajko. No tak, ale to nie jest przecież pani jajko. A czyje? Pani zniosła? Jak się pani nazywa? Pani Monika. Pani Moniko, pani znosi jajka? Nie znoszę. A kto znosi jajka? Przy takim dużym samochodem przywieźli mi to jajko. No tak, a komu zabrali? Nie wiem no, nie pytałam się. Komu? Psu? Nie. Krowie? Nie, ja tu nie jestem. Koniowi? Ja... No kurze zabrali. No tak, ja tu nie jestem panią, która prowadzi ten sklep. No przecież widzę, że pani jest. Tak, ale ja... Pani jest za wszystko odpowiedzialna. Ale ja tu zastępuję. Jak zastępuję? Tak, bo pani Agata gdzieś poszła i ja zobaczyłam, że jest pusty sklep. No i co? I siadła sobie pani tak o za ladę i normalnie pani obsługuje w nie swoim sklepie? No tak, no... I jeszcze ma pani nie swoje jajka? No proszę... Ja rozumiem, jakby pani sobie to zniosła sama. To nie jest pani jajko. A czy nie? Której kury? No nie wiem. Boże, 500 kur jest na świecie, no. 500 kur? No może i tak. No nie wiem, ale... Może tam jest mój kurczaczek malutki w środku. Proszę pani, niech pani mnie zrozumie. Dobrze, dam pani. Dziękuję, bo naprawdę to było straszne. Ale będę musiała pani za to zapłacić. Co? Za swoje jajko? To nie jest pani jajko. To skandal. Ja to muszę gdzieś zgłosić. Gdzie to można zgłosić? Nie wiem. Mój mały kurczaczku, gdzie ty? Chodź tutaj, chodź do mamy. O, malutki, zabrali mi ciebie. O, jesteś tam? Ej! Odezwij się! No widzi. Nic nie mówi. Ej, kurczak! Kurczak! Halo, to ty? No widzi pani. To chyba nie moje. Ono chyba pojechało do innego sklepu moje. Proszę pani, no taką awanturę robić w takim małym sklepie. Przecież jakby to były, nie wiem, 10 pań, no to wtedy by można do jakiejś innej, a nie akurat do mnie. Do pani kasjerki. No przepraszam, rzeczywiście. No mój maluszek to by tam się odzywał. Hej! No nie, to nie moje tam. Tak. Tak więc, no to tak, no to przepraszam bardzo, że za tą awanturę całą, ale... Ale myślałam, że to tam będzie moim synek. Przecież pani swojego synka też mi nie oddała. Nie oddałabym, ale... No proszę pani. No słucham. No... Hej! Ostrożnie z tym jajem! No przecież, bo ja jestem człowiekiem, tak? I ja jakbym miała synka albo córeczkę, no to by chyba był dzieckiem, a nie jajkiem. Żeby, przecież kto by chciał dziecko? No tak, a ja jestem kurą, tak? Więc moje dzieci są w skorupkach. No tak, dobrze, już koniec tej awantury. Czy chce pani coś kupić? No nie, dziękuję, wychodzę z tego sklepu. Dobrze, do widzenia. Mleczko, tak, chce mi się pić.
pić. Mleczko, chodź tu do mnie, chodź. A! Ojejku, co się tu dzieje? Miau. Miau. Co się stało? Co się mleczko. Mleczko, ja chcę mleczka. Dobrze. Już. Coś jeszcze pan chce? Mleczko. Miau. Tylko mleczko? A pan, ma pani miseczkę jeszcze? Miau. Niestety, ale nie mam. To poproszę mleczko. Tylko mleczko? Mi miseczkę. Nie mam miseczki. To nie chcę mleczka. No to co pani chce? Mleczko. W miseczce. Mogę pani dać samo mleczko, bez miseczki. To nie chcę. No to, ale coś pani jeszcze chce? Oprócz tak, tego, a co? Miseczkę. Boże. Ale ja tu nie mam miseczki. Jak to pani nie ma miseczki? No nie mam, to jest sklep taki, że bardziej tutaj są różne takie rzeczy do jedzenia. Znaczy są różne, ścierki, gąbki, książki, bańki, ale... No a miseczki pani nie ma? No nie ma. Miau. Przykro mi bardzo. To poproszę mleczko. Bez miseczki? Z miseczką. Jakiś problemik? Nie mam miseczki! Spokojnie. Przecież nikt tu się nie denerwuje. Poproszę mleczko. Same mleczko. Miseczką. Nie mam miseczki! To nie chcę mleczka. Dobra. Chcę miseczkę. Ale ja nie mam miski, no... No to z butelki, nie może sobie pani... To proszę, proszę mnie nakarmić. No dobra, niech pani mi sprzeda to mleko i karmi mnie trochę tym mlekiem, bo... Ho! A co to wyskoczyło? Pieniądze. A może tam jest miseczka? Nie ma. Jest, niech pani dobrze poszuka. Gdzie? No tu! Nie ma. O, z tego będę pić. Proszę mi tutaj nalać mleko. Nie zgadzam się na takie coś, no to jest kasa, tutaj są tylko pieniądze. No ale można tu wlać mleko. Ale nie można, bo tu są pieniądze. I potem jak się włoży, to się pieniądze zepsują i jak komuś dam resztę, to wtedy będzie znowu awantura. Proszę pani, ale ja chciałem sobie wypić mleczko z miseczki. Dlaczego mi pani to wszystko utrudnia? To z buteleczki. Już panu mówię, ile pan płaci. Płaci pan 100 zł. Skandal! Skandal! Ile? 100 zł za mleko? Tak. To chyba specjalnie mnie pani tak robi, żeby mi utrudnić życie. Najpierw nie chce mi pani sprzedać miseczki, a teraz mleko za 100 zł. Przecież ja zbankrutuję na to mleko, jak tu będę przychodzić do pani. Dobrze, to nie za 100 zł. A, bo mi źle policzył po prostu. No. 10. Najdroższe mleko, jakie kiedykolwiek piłem. Raz pazury wyjmę, jak udrapię to... Dobra, dobra. No to... 2 zł. No, to już jest przystępna cena. Dobra, no to, no to już płacę. Poproszę. O tu, proszę sobie wybrać. Ale proszę mnie nakarmić, bo to skandal, że nie ma miski. Nie mam łyżeczki. Co? Nie ma miski, nie ma łyżeczki. No to czym będę ja? Taką z butelki pił, z gwinta? Tak. Oj, ale mnie pani napiła tym mlekiem. Panie Moziku. Jeszcze trochę zostało. Ja, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. I jeszcze to. Nie chcę, do widzenia. Uparty kot. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, czy to jest sklep? Tak. O, gąbka. Chętnie bym się umyła. Co? No, co pan... Gąbkę.
Dobra, to gąbkę, coś jeszcze? Na razie gąbkę. Dobrze? Tak, coś jeszcze? Poproszę jeszcze coś do kąpieli, kaczuchy. Będę się z nimi bawić. Kaczuszki. Po kąpieli chętnie zjadłabym coś słodkiego. A co? Batona. Dobrze, coś jeszcze? Proszę pani, w trakcie kąpieli puszczałabym sobie jeszcze bańki mydlane. Coś jeszcze? Proszę pani, to już wszystko. Dobrze, już pani podanicie wszystko. Proszę bardzo. Czy życzy pani sobie siateczkę? Oczywiście, bo w co ja to wezmę? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, zbliża się jakiś nowy klient. Dzień dobry. Co by pan sobie życzył? Kość. Kość? Nie mam kości, ale będzie z kurczaka, dobrze? Kurczak jeszcze lepszy. O Boże! Ale dobre! Jak się to zje, to ale jeszcze mam... pan zapłacić! Ale to dobre! Jeszcze pan zapłacić! Coś jeszcze sobie pan życzy? Dobrze, kaganiec! Nie mam kaganca. Niech pani mnie nie skanuje, bo się boję. Tak? Płaci pan... Ale ja jeszcze coś! Książkę! Jak już zjem to wszystko, to sobie bym poczytał jakąś bajkę. Dobrze. Czy jest coś na uspokojenie nerwów? Bo ja bardzo nerwowy jestem. Dobrze, tak jest. Jest herbatka jedna. O, z melisą? Tak. No to dobrze, poproszę, bo ja, wie pani, to u mnie te nerwy to... Ja nie wiem. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Już nic? Dziękuję, już wszystko. Dobrze, już pan liczę. Ojejku, wystraszyłem się tego dźwięku. Czy mam się spakować? Tak, poproszę. I mnie! Robi się już późno, ciemno. Nie ma pani Agatki. No dobra, no to chyba tylko zamknę drzwi i pójdę, bo może zabrała pani Agatka klucz. O, jest dla mnie szansa. Nikogo nie ma. Sklep jest całkiem pusty. W końcu jest dla mnie szansa. Tyle pieniędzy. Pewnie w kasie też coś jest. I tutaj tyle fajnych rzeczy. Już biorę swój worek i zaraz to wszystko będzie moje. W końcu się doczekałem. Sklep jest pusty, nikogo nie ma, zrobiło się ciemno, więc mogę robić to, co sobie zaplanowałem. Od czego by tu zacząć? Tu jest tyle fajnych smakołyków. O, tu tyle dobrych rzeczy. Wszystko będzie moje. Owoce, warzywa. Uwielbiam, wszystko moje, moje. Tu też same pyszności. Miam, miam, miam. Tutaj też same dobre rzeczy. Wszystko zabiorę. Tu jest kasa. Tyle pieniędzy zostało w kasie. Wszystko dla mnie. Ale będę bogaty. Ale mój worek już jest taki pełny, nie wiem, czy go udźwignę. Muszę już iść, bo zaraz ktoś może przyjść i mnie nakryć. Tu się schowam.
Tutaj będę mógł w spokoju cieszyć się rzeczami, które zabrałem ze sklepu. Będę sobie mógł jeść wszystkie pyszne rzeczy. Ojejku, co tu się stało? Co się tu stało? Ojejku, no... Ktoś, jakiś tu huragan przeszedł. Ktoś chyba okradł sklep. Jak tutaj jest mało rzeczy. Jaki tu jest bałagan. Ojejku. Może w kasie chociaż są pieniądze? Tu? O nie, pusta kasa. Ojejku. A pani Agatka co? Co mi zrobi? Może pomyśli, że to ja wszystko tak zrobiłam. O nie, będzie na mnie wściekła. Zawołam policję. Policja! Policja, ratunku! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ktoś tu wzywał policję? Tak. Słucham panią. Sierżant Pies Dogowski. Proszę zobaczyć, co się stało z sklepem. O, rzeczywiście. Tak, zostawiłam... Bałagan i mało towaru na półkach. Tak, zostawiłam sobie tu, w tym miejscu. Nawet pamiętam, w którym miejscu pieniądze były. O, w tym miejscu. I nie... O, i pieniądze też zniknęły? Tak. Poważne, poważne przestępstwo. Czy podejrzewa pani, kto to może zrobił? No, nie podejrzewam. Ja tu tylko zastępuję. Mm-hmm. Chyba ta pani, która... tutaj tak naprawdę pracuje, będzie na mnie wściekła. Pomyślę, no, że to ja. Spróbujemy poszukać tego bandziora. Coś mi podpowiada, że sprawca powinien być tutaj. Dzień dobry, kim ty jesteś? Panie policjancie, ja jestem uczciwym obywatelem. Coś mi się wydaje, że to są rzeczy ze sklepu, pani Moniko. Pani Moniko, pani pozwoli tutaj. Słucham. Pani Moniko, niech pani spojrzy, czy to są rzeczy ze sklepu? Już patrzę. Chipsy chyba takie były w sklepie. To też było. To też było. Nieprawda. To moje. To wszystko było w sklepie, panie policjancie. Misiu, nie oszukuj. Przyznaj się. Proszę, nie zabierajcie mi tego. Ja to chciałem sobie wszystko zjeść. Pani Moniko, odzyskała pani swoje rzeczy. Może pani je zabrać, a misio pójdzie do więzienia. Bardzo panu dziękuję. A ty pojedziesz ze mną. No misiu, więzienie to jest dla ciebie właściwe miejsce. Żegnam ciebie. Ratunku! Uwolnijcie mnie! Uwolnijcie mnie, ratunku! Ja tu nie chcę być! To więzienie jest straszne! Będę dobry! Uwolnijcie mnie! Ratunku! A, ratunku! A teraz czas na pozdrowionka! Pozdrawiamy Emilkę Popiel. Pozdrawiamy Amelkę Owczarz. Pozdrawiamy Naty i Patty Cat. Pozdrawiamy Hejtu Daria. Pozdrawiamy Hejka tu Julia. Pozdrawiamy Hejka tu Mati Zieliński. Pozdrawiamy Super Benio TV. Pozdrawiamy Harry Potter. Pozdrawiamy Unicorn 5225. Pozdrawiamy Kamilę Janiszewską. Pozdrawiamy Kasię Rożek. Pozdrawiamy Lexi 317. Pozdrawiamy Roxanę Grolecką. Pozdrawiamy Puma AS. Pozdrawiamy Wojciecha Wieczórkowskiego. Pozdrawiamy Urszulę Zarzycką. Pozdrawiamy Marysię i Jasia Mędrzyckich. Pozdrawiamy Alicję Rudnicką. Pozdrawiamy Martę Grabałowską. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. No i co? Podobał wam się nasz dzisiejszy film, zabawa w sklep? Jeżeli tak, to
Dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze, czy wy też czasami bawicie się w sklep. Czy wolicie być sprzedającym, czy kupującym? Oglądajcie jeszcze inne filmiki na kanale Wiki, Miki, Agatki i Moniki. I nie zapomnijcie